Dobra, zobaczcie. Tutaj mamy wsadzone nowe pierścienie. Tłoczek widzicie, pięknie wyczyszczony. Teraz tłok wchodzi w ten sposób. Kurde. Tak, musi w ten sposób. Widzicie, to są wycięcia jeszcze na wtrysk. To też nam podpowiada. Wchodzi w ten sposób, bo wtryski są z tej strony przy dolocie. Tak, z tej strony tutaj wyciągaliśmy. Czyli tłok wchodzi w ten sposób. Ok. A więc znowu bierzemy tutaj ten kawałek ściery, którą widzicie już jest dość czarny. Owiniemy sobie tutaj korbowód, żeby go nie psuć. No i znowu rozkręcamy imadełko. Wsadzamy. No i teraz trzeba by poustawiać wszystko jak trzeba. Teraz trzeba zamki poustawiać. W moim przypadku będzie to co 120 stopni, czyli tu mamy powiedzmy oś, zaczniemy tędy, czyli mamy tak 180, czyli połowa, czyli to jest tak 180, tu jest do 90, czyli gdzieś troszeczkę tu, czyli następny tutaj zgarniający. Mamy 180 tutaj i troszeczkę cofamy. I teraz tak. Numer 3 jest tutaj. Ten numer 3 jest chyba ok nawet. Czekajcie, zobaczcie. Tu mamy tak. 180 i cofamy. No to trójka jest mniej więcej ok. I teraz znowu tak. Tutaj mamy 180 i cofamy. I tu mamy teraz znowu 180 i cofamy, albo i nie, czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze raz, czekajcie, użyjemy nawet pomocy dydaktycznej, tutaj lista części już mi jest niepotrzebna, mazaczek. Teraz tak, dobrze, że masz biały mazak, to wszystko widać. Oj, tu jakiś długopis, ciekawe czy działa. Działa, zobaczcie, mamy tak 180. To jest jakoś mniej więcej tak, tu musi być kąt prosty. Nie, czekaj, dobrze mówię. Mamy tak, tu jest 180. Na pół to jest 90. Teraz tu mamy tak, tu jest 90, czyli plus 30. Tu jest 45 jeszcze. Czyli no mniej więcej tutaj. Bo nawet żeby nie być gołosłownym, czekajcie, zrobimy sobie to jeszcze lepiej. O, jest różnica temperatur masakryczna. Zaraz zobaczymy, co tam na piecu się dzieje. Tutaj trzeba przeruszać.
chyba ciutkę za dużo skręciłem. Także dwa obroty dam. Tu się widzę, zmienia temperatura, zmniejsza. Kątomierz gdzieś tu miałem kiedyś, wiecie co? O, tam jest, wisi. Wiecie, nie ma co, niby 120 stopni, bardzo proste, ale będziemy perfekcyjni. Jak już robić, to porządnie. Zobaczcie, co majster wymyślił. Jak ten kątomierz działa, a więc tak. Aha, o mocy 90, czyli mamy tak. Tu jest 90. Mamy tak, 90, 100, 110, 120. Teraz chciałbym zobaczyć, tak z ciekawości, czy to mi się tutaj z tym pokrywało. Łe, prawie się pokrywało, czyli na oko jest mniej więcej ok. I teraz tak. Tu było 120. Czyli jest mniej więcej ok. Teraz tak. Od niego 120. Mniej więcej ok. Teraz tak, od tego 120 mniej więcej ok, i od tego 120 jest ok. Widzicie? Ja to jednak potrafię. Kurde. Młody zuch. I teraz tak, potrzebujemy tego, tej naszej tutaj. Czekaj się, bo potrzebujemy tego i mam też taki, a tutaj jest wkrętaczek, dobra, nie zauważyłem. I teraz tu jest bodajże nasadeczka numer 7, zgadza się. Słuchajcie, ja nie pamiętam, bo w 60 są mniejsze tłoki, ja nie pamiętam, kto tu lepiej nachodził. Zdejmę sobie. No i na 30 to jest właśnie takie mniejsze. Także trzeba by to dobrze rozciągnąć. Dobra, teraz jak tutaj mamy, to muszę sobie rozkręcić opaskę. Widzicie, domowe sposoby. Ja tego tutaj nie robię, nie wiadomo jakim skomplikowanym sprzętem, żebyście wy mogli to wszystko zrobić również sami w domu. Naprawdę powiedziawszy, to sam nie używam jakichś skomplikowanych rzeczy, bo też ich nie posiadam, więc w sumie jesteśmy na równym poziomie. Kiedyś dokupię sobie pewnie jakiś taki sprzęt bardziej profesjonalny, ale jak na razie widzicie, proste sposoby dają radę. Dobra, teraz tak, tutaj zjeżdżamy do kupy. Nie wiem, czemu ta opaska nie chce złapać. Kurde, nie mówcie, że ona jest zepsuta. Czekajcie, ta się skręca, to jest ok. Dobra, tu się udało ściągnąć, teraz się kręci. No więc dobra. Coś z tego będzie. No, prawie z tego będzie, bo muszę od dołu to robić. A więc dobra, na razie jak tutaj się trzyma, to chcę sobie tylko ustawić tak, żeby było złapane. Teraz poluzować, żeby wróciło. Dobra, przesuwa się, czyli najdzie. Ok, teraz sprawdzamy, czy tu się zgadza. Tutaj jest. Tutaj jest. Czekajcie, teraz tak, tu trzeci trzeba wysunąć. Gdzie jest domek trzeciego? Ej, ej, ej. Tu mamy. A jest tutaj, dobra, drugi mi zasłonił. Teraz stąd 180 i cofnąć jest. I tutaj tak samo mamy, dobra. Czyli wszystko mamy zrobione, więc teraz tak. Gdzie żeś postawił tą tuleję? A tu, Boże.
Kurde, ja już nie myślę. Teraz trzeba tutaj ładnie nasmarować. Najpierw to by w sumie się przydało to jeszcze powycierać. Zanim nasmarować, jeszcze dobrze to wytrzeć. I teraz właśnie dopiero teraz bierzemy i przesmarować tu trzeba. Tu nie żałujemy. Kiedyś ktoś mi pisał, że za dużo oleju. No, lepiej więcej niż za mało. Powiem wam tak. Bo kto nie smaruje, ten nie jedzie. I teraz jeżeli tu mamy, to sobie zrobimy tak. Tu podociskamy wszystko. I od tyłu do przodu. No chodzi. Opa. Mamy. To teraz opaska jedzie na dół. Bo to na dole musi być ściśnięte. No i skręcamy to. Trochę z tej. O, nie ruszaj. Dobra, pierścienie się nie obkręcają. Także jest dobrze. Zamykają się tylko na zamkach. Tutaj widzę po tym zamku, że idzie to jak trzeba. Jest dobrze. Teraz możemy go wyjąć. Stawiamy go do góry nogami. Dobra, ta szmatka już nie wchodzi w grę. O, ta jest jeszcze całkiem ok, czysta. Teraz tu trzeba porządnie to wyczyścić. Wręcz. Też marka Hemoil. Nasza lokalna. Bierzemy benzynę ekstrakcyjną. Zamykamy. Bo to lotne. Tu czyścimy, zobaczcie. Tutaj z korbowodu weź to zdejmij. Tutaj żadnego brudu. Dobra. Jak mamy wyczyszczone, to jest lewy, czyli drugi. Tak, bo to stało tutaj. Taką miałem, czyli jak stąd, to do pierwszej dziury. Dobra, i teraz tak, rozwijamy ten papierek, znaczy tą ścierkę w sumie. No i tu mamy naszą panewkę. Panewkę. No i dobra, i tutaj ją ładnie trzeba wyczyścić. Przede wszystkim warstwa środkowa, bo tutaj jeszcze ten tył to... Dobra, tu jest, teraz tak. Zamek. I tu jest druga jego część. Teraz tu wciskamy. No i siedzi. Teraz tu powycierać i nasmarować. Ok. I teraz musimy zrobić podobnie. A więc tak, wyjmujemy teraz tutaj ściereczki. A słyszycie teraz? Spada. Zakładam. Teraz trzeba wejść od spodu i wyczyścić wał korbowy. Jak wyczyścić wał korbowy? Już wam pokazuję. Pokażę wam na tym. To jest nasze wykorbienie. Wkładziemy szmatkę i... I tak czyścimy. No to widzicie, teraz ten ubrudziłem. No niestety, tamte już się nadają do wycierania rąk. Ubierzemy, otwieramy nową. Bierzemy nowy kawałek.
porwiemy na boki. Odkładamy. To jeszcze i tak jest dużo. Opa. Starczy nam tyle? Starczy. Dobra. A więc ja teraz schodzę od dołu. Wy niestety tam nic nie będziecie widzieć. No bo takie mamy warunki. Jest tam zbyt ciemno i brudno, żebyście widzieli cokolwiek. Dlatego ja wchodzę od dołu, wyczyszczę. No i widzimy się po przerwie. Dobra, proszę Państwa. Przechodzimy do sadzenia tłoków. W tym celu, jak widzieliście, tu jest nasmarowane, tu też. Jeszcze bierzemy teraz na rąsie. To miał być ten. Teraz tutaj trzeba wysmarować tuleje. Opa. Tutaj musi być poślizg, także nie ma co żałować. No ale zarazem nie naściekajcie sobie tam na dużo właśnie. Zabiorę poduszkę, żeby nie kapało. Wezmę sobie, ułożę to z boku. Przejdę w tą stronę, ponieważ mi ręka nie robi 360 stopni. Teraz kolejną powierzchnię trzeba tu wsadzić, rozsmarować. Niech ta tuleja będzie nasmarowana, żeby tłok nam na sucho nie chodził. No. Widzicie, lecimy tutaj fajnie. No i teraz tak. Nie zahaczaj o części, aż tulejka wypadła. To sobie odstawiam. Nie, czekajcie, ten wycierałem, to wezmę sobie tutaj ściereczkę do rąk. Powycierać, żeby nie było za bardzo syfów. No i teraz przechodzimy do wsadzania. Jakż najważniejsze zajęcie. A więc tak, wycięcie mamy tutaj. Wał korbowy powinniśmy teraz przekręcić. Czekajcie, to jeszcze zanim to. Jeszcze raz, bo to jest tak. Tłok mamy w tą, czyli wał najlepiej, żeby od tej wszedł, żeby tutaj trafił. A więc wał korbowy. Czekaj, żeby te ząbki weszły. Wał korbowy będzie musiał iść tam. Jeszcze kawałek. A tam mi to ściera chyba. Druga się zaklinowała. Ajajajajajajaj. Duża przegub. Aj, sztywne ramię weźmiemy. Tutaj muszę nałożyć, opa. Teraz muszę cofnąć. Mam tam ręcznik. Opa. Ręcznik na razie tak wyżej tutaj dam. Teraz przykręcić, żeby wał poszedł. O, tutaj. Jeszcze nawet. Jeszcze jedno oczko. Znaczy, o, czekaj, tak, żeby przeciwwagi tutaj nie wysterczały. O, tyle. Nie wiem, czy w ogóle coś z tego widzicie. No i dobra. To mamy. Teraz by się przydał nam młotek. Ale nie jakaś zabawka, tylko młotek. Muszę tu zobaczyć. Tutaj nie ma. Będzie chyba w garażu obok. No dobra, podejdziemy do garażu obok w takim razie. Od razu sprawdzę, jak tam w piecu, bo póki grzeje, to jest grzeje, ale temperatura na piecu spada. A nie, jest 98, czyli wzrosła. Dobra, to widzicie, tu jest bałagan, no niestety. Warsztat bardziej mojego taty spawalniczy. O, ten młotek nie chodziło. Duży młotek. Będziemy stukać tak od góry. Tak więc. Widzę, trzonek troszeczkę
wysłużony. Wezmę taśmę. Tu się. Opa. Wygląda, że tak nie rozłaziło. Dobra. Czyli to tutaj mamy. Panewka siedzi. I teraz tak, to wsadzamy sobie. Trzymam od dołu. Na razie widzicie samą ręką. Dobra, to siedzi. I teraz. Dobra, od tej strony. Delikatnie, zobaczcie. Nie używam siły w dół, sama masa młotka. Nie możecie robić tego na siłę, ponieważ gdy się okaże, że... Gdy się okazuje, że któryś z pierścieni trzyma, albo na przykład tak jak teraz, chyba już krobowód się zaparł. Gdyby jeden z pierścieni, wiecie, dziś był bardziej by się bardziej rozchodził, a wy będzie stukę, to go rozwalicie po prostu, tak? Pęknie wam. Dobra, w tym momencie muszę znowu wejść od spodu, zobaczyć co się dzieje. Najprawdopodobniej korbowód tym wygięciem trafił gdzieś tam o wał. W takim razie ja tam muszę cofnąć, zobaczyć co się dzieje. Dobra, włazimy na wizji. O, też może coś tam zobaczycie, aczkolwiek w to wątpię. Czekajcie, że trzeba kaptur założyć na łeb. No, jest tak jak mówiłem. Czyli teraz w wałem kurbowym musimy dać 90 stopni w lewo. Mniej więcej. Albo nawet na razie tyle. Zobaczymy, bo tam weszło, powinno teraz nam trochę pójść na dół. Siedzi. Cała filozofia. Tyle. Płok siedzi na swoim miejscu. Pierścienie przeszły. Teraz wchodzimy od dołu. No i teraz się zaczyna prawdziwa szkoła jazdy. Musimy spiąć go z wałem. A więc tak, wchodzimy pod spód. Patrzymy jak to wygląda. Kurde, idealnie. Pięknie siedzi nam na wale. Panewka się nie ruszyła. Tak więc w tym momencie musimy tylko i wyłącznie zjechać nim na dół, żeby go połączyć. W tym celu będziemy stukać i co kawałek kręcić w prawo, bo widzicie, że tam nam nachodzi. Także stukamy teraz do oporu. Opa. Gdzie ja tego młota położyłem? Boże, ja to taki, widzicie, czasem ciężko zakręcony. Nie, poważnie, zgubiłem młotek w tym momencie. Halo, młotek. Chwila. Nie, ja jestem ślepy. Ja naprawdę noszę okulary, ale żeby młotek zgubić, no to już musi być naprawdę źle. Przed chwilą przecież nim stukaliśmy. Halo, halo. Tutaj. Boże, widzicie, jak ja już zakręcony. Ciężki dzisiaj dzień. Teraz jest, widzicie, opór. Teraz tak. O, masakra. Spodziewałem się tego. No cóż, sadzimy ją od dołu. Też się da. Trzeba będzie ją tylko później jeszcze lepiej wyczyścić.
Dobra, w takim razie, skoro panewka nam spadła, to zjeżdżamy nim na dół. Teraz jest opór. Teraz ja sobie mogę korbą pokręcić. Aczkolwiek nie wiem, co to jest za korba, bo ona ani do 30, ani do 60. Pasuje tam na ten. Pasuje na tą nakrętkę. Ale nie da się jej nigdzie zahaczyć. Widzicie, jak fajnie weszło? Macie. Jedno stuknięcie. I wchodzi. No dobra, i teraz czekajcie, musimy wrócić. Zobaczymy teraz, czy to już jest. Tak, tłok teraz poszedł nam do góry. Otwieramy drugą komorę. Jest nieco już bardziej w prawo, także teraz cofam sobie tyle, żeby tam było miejsce. No i czyścimy teraz tą paneweczkę ponownie. No i teraz cały patent polega na tym, żeby to do dołu wsadzić. A cały problem polega na tym, że nie wiem, jak ja wam to mam tam nagrać. Słuchajcie. Powiedzmy, że to jest wał korbowy i musimy teraz tak wśliznąć ją i założyć, i dodusić. Musimy w tym celu zlokalizować, gdzie jest zamek. Ale ja naprawdę wątpię, żebyście wy tam coś widzieli. No ale ja was przepraszam, i tak kupiłem tego Pro i miało być super, a nie, nie zupełnie jest. Dobra, tutaj widzę, że zamek jest od strony nóg moich w tym momencie. Dobra. Noga, bo tu kapie, nie chcę na głowy mieć. Więc teraz tak. Zobaczcie, wsadzamy tutaj panewkę na wał, przekręcamy ją i ona teraz tam powinna się suwać. Przesuwa się po korbowodzie. Trochę trzeba siły użyć. A kurde. No czekajcie, teraz odeszło. Jeszcze kawałek. Kurde. Opa, czekajcie, teraz nie wiem, jak wy to widzicie, bo nawet nie najgorsze to światło. Siedzi nam na tym. Siedzi już na zamku. Teraz tylko wrócić. O, wrócił nam do wału. I teraz musimy przekręcić trochę w prawo, aż się ruszy tłok do góry. Wtedy przyjdzie tutaj dół. I jest ok. Dobra. A więc teraz tak. Wsadzamy z powrotem tutaj klucz. I kręcimy delikatnie w prawo. Chyba nie, w te prawo, czekajcie. Nie, dobrze chyba, nie wiem, czekajcie. Chyba jedziemy w złą stronę, czekajcie, bo już zwątpiłem. Się zamyśliłem jakoś. Nie, no dobrze, w prawo jedziemy. Czyli w dobrą stronę. Teraz się powinien tłok zacząć ruszać. Dobra, zaparło się, to już było czuć, czyli po prostu nieco za blisko. I teraz bierzemy teraz tutaj dolną panaweczkę. Czyścimy ją. Tak więc benzynka ekstrakcyjna. Ciup. Ja wiem, że ja tu biorę benzynę ekstrakcyjną, a później i tak tu biorę palcem, no ale
Tak to wygląda, dobra. Tu trzeba nasmarować, żeby to na sucho nam nie jeździło. Dobra, i teraz tak. Jeszcze dwa zabezpieczenia. Dwie śruby, dwa zabezpieczenia. Nasadka 19 i grzechotka z przedłużką. Czekajcie, trzeba to położyć. Dobra. To sobie położę tam z boku. Wskakujemy od dołu. I tak trochę z boku, żeby ten nas tutaj nic nie obryzgało. No dobra. Teraz pytanie za 100 punktów. Które jak tu będzie pasować? Słuchajcie. Tu pół panewki na odwrót nie wolno założyć. Czyli to jest tak, o ile się nie mylę, czekajcie. Wezmę sobie tą latarkę, tą lampkę, w sumie tu podświecę. No i mi się wydaje, że jest ok. Powinno być w ten sposób, dobra. No więc teraz tak, bierzemy śrubę. Zabezpieczenie. To zabezpieczenie idzie w ten sposób. Jakoś. No kurde, nie mówcie mi, że mi teraz ten smok przekazał. A Jezu. O. Byleby to złapać i tyle. Czekajcie. Chyba wyjmiemy o. Teraz będę łapał do korbowodu. Dobra, siedzi. Druga i tak, drugie zabezpieczenie w ten sposób. Kurde mać, kurde. Nie, oła, nie przycisnę tego. Nie szkodzi, zaraz obrócimy wałem i przejdzie. Jak wyszło, to i wejść musi. Teraz zobaczcie. Łapiemy tutaj. I trzeba to przyłapać. A, jeszcze dołu w ogóle nie wyczyściłem. Kurde, super. Zaraz będę tutaj leżał i skrobał. Dobra, tyle mi starczy. I teraz tak, jak ruszymy tym, czyli wałem w prawo. Fajnie jest, jak jest właśnie was dwóch. No mi się nie chce iść po ojca tak naprawdę. Niech sobie, to siedzi w domu i chłop odpoczywa. Ja tu sobie poradzę sam. Śrubokręt jeszcze by mi się jakiś przydał, a nawet nie o tyle śrubokręt, co mocniejszy atrybut, a mianowicie ten mój wybijak. Już widzicie, robi się pracę, wszystko się rozkłada, a później się rozkłada ręce, bo kurde nie pasuje. Czekajcie, chwileczkę muszę ogarnąć, gdzie ja tu co mam. Czy ja gdzieś tu nie położyłem tego mojego wkrętaka, wkrętaka wybijaka? Bo go zlokalizować coś w tym momencie. A tutaj jest, dobra. Skoro jest tutaj, to go biorę i też wyczyszczę. A przypominam wam, że w pierwszym filmiku, jak zaczęliśmy, nawet był komentarz, że posprzątałem. Ktoś zauważył. Stały widz. Pozdrawiam serdecznie. Zauważył, że posprzątałem. Oczywiście, zawsze sprzątam. Dobra. Wszystko tam mamy. Także wskakuję z powrotem. No niestety. I
teraz tak. Tam chcę obrócić to zabezpieczenie. To się przekręciło. O. O. Czy ja to czasem na odwrót nie biorę? Nie wiem. Nie, no dobrze jest tutaj. Bo te dwa to wam powiem właśnie. Bo ten jedno idzie na śrubę, te dwa na ten. To sobie następne weźmiemy, już wyklepiemy na stole najpierw. A dopiero będziemy tutaj robić. Właśnie mi się przypomniało. Najlepiej sobie powyginać na stole. A od spodu mieć już spokój. Dobra. Robię tu teraz bez maski, więc... Tak trochę inaczej. W masce się zawsze czuję bezpieczniej. Kurde mać. Teraz przez ten klucz... A nie, dobra, pasuje. No i teraz właśnie chciałbym te zabezpieczenie z powrotem odzyskać. Trzeba popuścić teraz, bo za mocno. Opa, i teraz ta blaszka mi tu doszła. Od razu biorę młotek, kurde, się będę z tym pierniczył. Wstajemy. Czy młotek nie biorę jakiś duży, bo... Tylko ten zwykły. Większy gdzieś to był chyba, ale... Albo jak zwykle no, tata go pożyczył. Nic nie mówiąc. O, tu jest ten duży, tu. Ja, musiał go wziąć. Także dobra, bierzemy. Wskakujemy. Żeby nam to się już nie obracało, to... Prosta sprawa. Tutaj przycinaczek, przytrzymujemy młotek i... Dawaj, idź. No dobra, taką nawet chyba. Jedno. O, pa. Zbyt blisko twarzy. Przytrzymam sobie tyłu, żeby mi się to nie kręciło. Dobra, mniej więcej jest ok. To u góry będzie gorzej. W ogóle to zabezpieczenie mi coś nie pasuje. Jakieś takie słabe. Dobra, biorę teraz klucz. To u góry trzeba znowu dokręcić, ale to trzeba też dokręcać tak, żeby mi zabezpieczenie nie ten nie uciekało. Widzicie, gówniane takie te zabezpieczenia. To się i tak obkręca. Czekajcie, palcami nie wyjdzie? A dobra, kręci jeszcze palcami. Dobra. Jak palcami, to palcami. Teraz mogę tutaj. I teraz znowu je przesunąć. No, dawaj blaszka. Dobra, tak też się zagnie. Bierzemy teraz i dokręcamy do oporu. Opa. I tutaj też. Na razie tyle, ile się da. 30 mc albo 60, bo już to my teraz nie jestem pewien. Te zabezpieczenia tutaj nie są śrubami, tylko tak jak mówiłem, jest śruba od góry, czyli od strony korbowodu, od góry, od tłoku.
w dół idzie przez korbowód tej górę stopki. Tutaj wychodzi nam tylko gwint od tej śruby. Nakręcamy nakrętki i blokujemy zawleczkami. Wiecie, jakie to jest gówniane? No wiecie, zawleczka ma tylko jeden otwór, czy tam dwa może nawet przez środek. Chyba dwa. I musimy trafić tak, żeby zawleczka pasowała. I nie zawsze jest to dokręcone tak, jakbyśmy chcieli. Bo raz mamy, wiecie, dokręcone do oporu i brakuje, a nie jesteśmy w stanie dokręcić mocniej. A raz jest dokręcone za słabo, bo inaczej nie jesteśmy w stanie dokręcić tam. No i to jest takie do dupy. I dobra, i teraz tak, tą środkową... No cały wał się aż kręci, to dobrze. No to nawet mi pasuje i teraz tak. Te tutaj. Jak widzicie, bardzo nietypowa pozycja. Zaklepać trzeba. One tutaj na bok mogą trochę się ruszać. Tutaj nie może być nacisk. Czekaj, bo tak odkładam, zobaczcie. Gdzie tutaj na bok minimalnie sobie pracuje. Bo nie może być, nie wiadomo, jakiś ścisk. A teraz tak. Tu mi doszło. Teraz by się przydało tam zaklepać. Słuchajcie, najpierw. No dawaj. Na razie zaklepujemy tylko te boczne, bo zaraz chcę zrobić obrót i żeby się, że tak powiem, ułożyło. Czekajcie. No kurde, nie ma miejsca. O, zakra. Czekajcie, bo tu widzicie, tak to się światło zasłania, tak to coś, tak to sroś. Taka robota. No ale trochę idzie. No te u góry lepiej idą. No ta jedna tutaj mi tak nie pasuje, ale... Też się zaklepię. Czekajcie, tu i teraz tutaj od boku. Dobra, no i tutaj te na dole by się przydało jakoś doklepać. Tu jedna i tu druga, no widzicie, to długo trwa cholernie. To nie jest praca na pośpiech. No, nie wiem, czy w ogóle coś widzicie, czy po prostu tak gadam. Jeżeli nic nie widzicie, no to pewnie leci to w timelapsie, więc w sumie nie wiem, czy ja gadam do was, bo będziecie to słuchać, czy jak? Kuźwa, tutaj jest posrane, Jezu, ja to muszę jeszcze wyczyścić. Pff, najgorsze jeszcze, oczywiście widzicie, to jest wersja mocno silikonowa. Nie polecam. Dobra, teraz będzie trzeba z drugim sobie jakoś poradzić. Opa, opa. Idę do góry. Czy to się mi kręci, czy może stawia opór? Nie wiem, nie chcę tego sprawdzać, bo mam akurat dobrze ułożone następne. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy wam nagrać już drugie jako timelapse, czy jak... Wy to wiem, że lubicie oglądać takie rzeczy, gdzieś coś naprawdę ktoś robi. Nie wiem, jak inni profesjonaliści, wiecie, ja się nie uznaję to jest za wielkiego fachowca. Bo są ludzie, na przykład u nas w okolicy też jest taki jeden pan, który kiedyś w fabryce pracował, je składał, aktualnie bierze ciągniki, je robi, jest takim bardzo dobrym fachowcem w tej sprawie. Wiecie, i to są na przykład ludzie, których ja osobiście bardzo szanuję, bo tyle lat klepią te same ciągniki w ogóle, więc oni są naprawdę doświadczeni bardziej niż ja. Ja to tam widzicie, jakiś chłopak, który chce się pomądrować, że umie.
Można i tak mnie nazwać. To wiecie, mi to tam akurat bez problemu. Chciałbym wiedzieć, dobra, nie sprawdzę tego tak, po prostu zdejmę tą kamerkę. Ile ja już nagrałem? Low baterii, o kurde. Dobra, pada bateria, także musimy się rozłączyć. Naładuję ją i być część dalsza.